tematu PZA w kolejnym filmie, tym razem wędkowanie na zbiorniku kieleckim spod lodu. Kilka dni było zimno, jak widzicie sami, więc trochę przykuło i teraz czas poświęcić na wędkowaniu. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest 7:55, sobota, 13 stycznia. I w ten styczniowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał, a co uda się złowić, zobaczycie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Zapraszam serdecznie na najnowszy film z wędkowania spod lodu. Dobrze, jak to się mówi, po nocce, nie inaczej. Zobaczcie, jaki ciemny lód jest na tą chwilę najmocniejszy. Solidny, gruby lód. Tak widzicie sami, dobrze ponad 10 centymetrów. Zobaczcie, jaki czyściutki, gruby lód. Przypuszczam, że samochód mógłby spokojnie wjechać, bo ten lód, co jest teraz pod spodem, jest najmocniejszy. Dobra, kilka dziurek. I będziemy zaraz przepuszczać. Cztery dziury i zaczynamy dzisiejszą zabawę. Dobra. Zaczniemy delikatnie. Zaznaczymy co i jak. Dobrze, delikatnie. Zakładamy ochotkę i gramy w przeręblach. Dobrze, ok. I jedziemy. Dobrze. Jedziemy. Dużego okonika, niedużego. Ok, więc wracamy na wolność i pierwsza ryba jest oczywiście z drugiego przerębla, no ale czekamy na te większe pasiaki.
czekamy na te większe. Po nocy, więc szkoda dnia, aby przespać. W poniedzieli będą znów chyba Oldville, będzie cieplej. Więc teraz jest idealny lód. Najgrubszy jaki może być. Zobaczcie, czarny lód. Najgrubszy jaki może być. Najczystszy. Widzicie, czarny lód. Jednolity, więc jest bardzo mocny. Bardzo mocny, drodzy Państwo. Ponad 10 cm litego lodu. Więc obławiamy i jest bajecznie. Sam jeden na Zalewie Kieleckim jak na razie. W sobotni dzionek 13 stycznia. Tym razem co mamy? Mały jazgarz. Więc dokładamy ochotkę i przepuszczamy dalej. Dwie jazgarze biorą. Zaczynamy w tym przeręblu. O, już jazgarz. Ja zgaszę. Bokiem wam pokażę planie. O, i w dół, w dół. Widzicie? Zobaczcie, o, jak ja zgasz skubię. Okoń by zasysała, tak to jest pęczek. Kolejny okonek, ale jak to się mówi, nie za duży. Jak to się mówi, nie za duży. Więc wraca i gramy dalej naszą mormeszką w przeręblu. Dokładnie. Więc koledzy zostają. A ja idę na drugą stronę, w zatokę. Lód jest w miarę bezpieczny, czysty i miejmy nadzieję, że nie wpadnę. Za tamtą dziurą pierwszy będą pod... Tak mówisz? Małą ruszkę za. Małą? Okej. Zobaczymy. Dobra. Stanę tu i zrobimy jedną dziurę. Piękny jest lód, drodzy Państwo, widać piękny, gruby lód i zobaczcie jaki czarniutki, fajny, on przykryje, żeby nie było widać z lekka,
tutaj zobaczymy. Spróbujemy złowić jakąś płotkę. A czy będzie, zobaczycie, więc zostańcie ze mną. I jest bajecznie, nie inaczej. Państwo, jest pierwsza płoteczka dzisiejszego wypadu, więc cieszy. I wypuszczamy naszą rybkę powrotem. Baja, płyń. Kolejny jazgarz, nieduża płotka, ale żadnego konia, więc sporo ludzi. A ja pójdę zaraz jeszcze w jedno miejsce i niedługo będę kończył ten dzisiejszy interes. Godzina 11, więc ostatnie tu przepuszczenie. Jeszcze w jedno miejsce pójdę i będziemy pomału kończyć ten szybki wypad. Pamiętajcie, że jutro też jest dzień, niedziela i jutro też nakręcę dla was jakiś materiał oto z Kielcoka. Więc zostańcie jeszcze ze mną i zobaczymy na koniec co i jak. Kolejną płotkę. Mniejsza, ale jest. Wypuszczamy dalej. I tak mówię, niedługo będę kończył. Więc ostatnie drygi, jak to się mówi. I jutro pamiętajmy, tak mówiłem, że też jest dzień. I jutro też będzie wypad na rybki. Jutro też będzie wypad na rybki. Okej. Kolejna płoteczka. Okej. Więc wraca i wędkę dalej. No jazgarz. Będę musiał zmienić otwór. Jeszcze jedna den świętokrzyski, jak to się mówi, sandacz. I zmienimy przerębel. Mamy jeszcze troszkę czasu, jak mówię. Niecałą godzinkę. Więc zobaczymy jeszcze co i jak. A na tą chwilę gramy dalej w naszym przeręblu. W zatoce też jazgarz na większą przynętę. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli nic na to nie poradzimy na takie ryby w dniu dzisiejszym. Więc nie zapominajmy, tak mówię, że jutro też jest dzień. I jutro też będzie wędkowanie, może będą jakieś fajniejsze brały rybki, ale na tą chwilę widzicie co się dzieje. Nic dodać, nic ująć. Nic dodać, nic ująć. Dobra, zmieniamy przerębel. Kolejny jazgarz. Na taką dużą mormychę. Na taką dużą mormyszkę. Wziął, zobaczcie. Jakie one głodne. Więc wędkujemy dalej.
tym razem nieduży jazgarz. Wraca, zakładamy ochotkę i jeszcze przepuszczamy. Więc drodzy widzowie, leciało tak, pokazane na filmie, nic dodać, nic ująć. Jutro też wybieram się tutaj, więc będzie z niedzieli kolejny wypad. A na dzisiaj to, co brało, widzieliście i jak to leciało, tak pokazałem. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, dobre i złe. I jadę do domu. Cześć.